Zaczynam w kadrze po środku. Dzień dobry, kochani, witam was serdecznie. Jakoś bym tak chciała, żeby też było Mańka widać, ale musiałabym się trochę bardziej wygiąć. Dzień dobry, kochani, witam was serdecznie w nowym filmiku. W takim bardzo luźnym, dla was, nie wiem, do kawy, do, nie wiem, ogarniania się z rana. Pomyślałam, że pokażę... Jakoś tak krzywo tutaj nie mogę się... Nie mogę się ułożyć z tym kapturem. Pomyślałam, że pokażę wam swój taki ostatnio ulubiony... Coś jest nie tak tutaj z tym kapturem. Mój ostatnio ulubiony makijaż, jestem w kadrze, z takimi naprawdę odgrzewanymi kotletami. I chciałabym jednocześnie tym filmikiem was zachęcić do pogrzebania w waszej szufladzie i do sprawdzenia, czy nie macie przypadkiem starych jakichś kosmetyków, czy może nie, że starych, ale jakichś takich do odgrzewania starych ulubieńców. Może tak, pozwólcie, że tylko resztką swojej pomadki już naprawdę zostawiam ją sobie tak na wierzchu, bo wiem, że tam w środku jeszcze jest trochę i będę mogła sobie to spokojnie pędzelkiem gdzieś wygrzewać, ale czuję, że moje usta potrzebują nawilżenia. I ja kupiłam sobie też już jakiś czas temu tą białą wersję. Mam ją w torebce tej pomadki, to jest ta pomadka Coco, Rouge Coco Balm chyba, nie potrafię po francusku, ale powiedzmy, numerek tutaj raczej żaden nie występuje. I kupiłam też tą białą wersję i ta biała wersja jest inna, ta jest lepsza, tą białą na pewno zużyję, dostałam też zresztą drugie pakowanie od Łukasza w prezencie, więc mi pani powiedziała na wyspie, że to jest białe pakowanie, to jest po prostu letnia edycja, ale też jedna z was mi pisała, że tam się trochę składem te pomadki różnią, no i faktycznie tak jest, ale nie jest tam ta zła, ale ta jest o wiele lepsza, czy się tam to umocniła tak 6,5 na 10, a ta dla mnie jest 10 na 10, po prostu moja idealna, więc tak tylko daję znać. Powiem wam, że jest, jak to nadrobiam, to dzisiaj jest chyba 30 albo 31, który jest dzisiaj, 31 marzec i dzisiaj rano miałam po prostu symfonię 4 pory roku, bo śnieg, deszcz, słońce i teraz znowu jakieś czarne chmury, więc zastanawiałam się przez chwilę, czy będzie odwołana szkoła, czy jednak nie, bo jeśli nie wiecie, to w Anglii jest tak, że spadnie trochę śniegu, już jest zamknięta szkoła, ale ten śnieg już stopniał, także było takie rano, okej, no dobra, także zachęcam was do odgrzebania swoich starych ulubieńców, może o czymś wam przypomnę. I powiem wam tak, że brwi już sobie zrobiłam, nałożyłam też pielęgnację i tak naprawdę jak chodzi o brwi, to mam taki stały zestaw kilku produktów. Nie pokazuję tego, bo już to pokazywałam w ostatnim filmiku serii Ogarnij się kobieto, ale tak dla przypomnienia. Pod łuk brwiowy, po całości kredka Anastasia Beverly Hills, to jest ta Base 1, plus sobie delikatnie naciągam skórę i po całości lecę. Później takim płaskim pędzelkiem Hakuro K, to jest ta kolekcja K500, po prostu przy naciągniętej skórze ciągnę to w dół, żeby mieć taką ładną jakby granicę, od której mogę zacząć właśnie te brwi wypełniać. Naprawdę bardzo pomaga, bo ten kształt jest taki naprawdę czysty. Także to absolutnie uwielbiam, w pracy już drugą sztukę mam w użyciu i używam też od jakiegoś czasu tego produktu z Benefitest, ten Brow Microfilling Pen. Ja mam go w odcieniu Deep Brown i to jest ten taki trójząb i powiem wam, że bardzo ten produkt się fajnie sprawdza dla tych, czy się inaczej, on się dla mnie sprawdza fajnie jako taka podstawa do na przykład zaznaczenia kształtu, jako taki efekt cienia, bo to daje taki bardzo delikatny efekt. Ja też mam to do góry nogami, myślę, że to jakoś bardzo wydajne nie będzie. Ja tutaj w jednym filmiku wam, jak używałam tego, to czytałam, że to jest 0,77 grama, także to jest, no pojemność jest naprawdę bardzo, bardzo mała. Co nie zmienia faktu, że produkt jest fajny, a później właśnie w te miejsca, gdzie chcę sobie tak delikatnie bardziej wypełnić już taki efektem włoska, no to używam oczywiście glossier w odcieniu brown i właśnie takimi krótkimi ruchami rysuję sobie te brwi, pod te włoski. Pod każdym filmem jest link do zniżku na link do zniżki na glossier o wartości 10%. Więc jak macie ochotę, to was zapraszam, bo jak wykorzystacie z tego kuponu, to ja tam dostaję jakby kredyt do wykorzystania, więc jeśli mam coś ochotę sobie kupić, to po prostu mam taniej, więc tak to działa. Wy też taki link sobie możecie wygenerować. Więc mój makijaż, który dzisiaj zrobię, będzie bardzo prosty, bardzo
Jeśli nie gadam, oczywiście, nie nawijam tak sama do siebie, to tak naprawdę 10-12 minut go zrobię razem z zębami, z wytuszowaniem mocnym rzęs. I jest tutaj właśnie kilka odgrzewanych kotletów. I ja w ostatnim czasie mam mega, mega problem z robieniem makijażu oczu, ponieważ ekstremalnie mam suche zewnętrzne kąciki. Nałożyłam sobie tak naprawdę już z rana, z samego, taką porządną warstwę pielęgnacji. Też dałam krem przy oczach, olejek i wszystko. I czuję, że jest ok, ale no mówię, ostatnie 2-3 tygodnie po prostu mam mega suche oczy. I kiedy mam taką sytuację, że widzę, że to moje powieki po prostu szaleją i żyją własnym życiem, to raczej nie chcę mi się bawić jakichś niewiadomo makijaży i tak dalej, bo za chwilę zaczyna mi zabić oko i po prostu to jest plama i muszę to ścierać, bo mam po prostu jak głupek. Więc ja Wam bardzo polecam używanie produktów, które są wodoodporne. Czy to kredki, czy takie kredki w kremie, też Wam pokazywałam kilka tygodni temu na Instagramie taką swoją selekcję ulubionych produktów, na przykład z Bajtery, z Charlotte Tilbury, są bardzo fajne produkty. Czy ogólnie nawet pomadki zastygające, ale tutaj właśnie produkt z Revlonu, czyli mój naprawdę mega, mega ulubieniec od już prawie 2 lat, odcień 710. Jest to produkt niesamowicie uniwersalny, ponieważ dobrze wygląda na każdym. Na każdym, każdym. Czy ciepły, czy zimny typ kolorystyczny, naprawdę tutaj to bardzo ładnie, korzystnie wygląda przy cerze, przy oczach tak samo. Mówię, mega uniwersalny kolor. I jak go sprawdzałam przy kole temperatury skóry, przy ciepłej, przy zimnej stronie, to naprawdę wygląda fajnie. Jeśli macie krótkie paznokcie, moje jakieś takie super krótkie, nie stoją, bo już mi poza opuszki wystają, to można też to oczywiście nałożyć paluchem. Ale ja sobie to nałożę pędzelkiem. Najlepiej jest syntetycznym, jakimś ubitym. Tu mam jakiś taki chyba z Biedry. I ja nie mam tu na powiekach nic. Zaczęłam od makijażu oczu, z tego względu, że jeśli coś mi się osypie, no to nie jest żaden problem to po prostu ściągnąć. Więc ja sobie tak hojnie dosyć pakuję na pędzelek i zaczynam sobie właśnie smarować. Naprawdę mega fajnie się trzyma i mówię, to można słownie paluchem na szybko wyblendować, czy delikatnie pędzelkiem. Ja to aplikuję takim ruchem wklepująco-przesuwającym na wysokość do załamania powieki. O, po prostu tak w tym miejscu. I mi na przykład nie przeszkadza to, że tutaj gdzieś mi prześwituje ta moja skóra. Jakoś to nie jest dla mnie problem. Jeśli na przykład nie macie tutaj powiedzmy dużo żyłek i chcecie je zakryć, no to można zrobić to na przykład powiedzmy swoim ulubionym korektorem. Więc ja pierwszy sobie tutaj porządnie aplikuję. Najwięcej pigmentu zawsze ma być przy linii rzęs. Można też tak delikatnie powiekę naciągnąć, tylko ważne, żeby od kącika do kącika to było nałożone. O! I kiedy mamy na razie taki placek, można powiedzieć, to zmieniam sobie pędzelek na taki bardziej okrągły i puchaty, ale dalej syntetyczny. Nabieram dosłownie odrobinę i tutaj przykładam pędzelek już w samym załamaniu powieki i takim ruchem, jak to mówię, wycieraczka prawo, lewo, zaczynam sobie to rozcierać i sprawdzam się zawsze też sprawdzam się też tak na otwartym oku, albo z tego, co mówię, tak przyciągam, czyli troszkę, o, delikatnie po prostu na zewnątrz. Nie przykładam pędzla od samej nasady rzęs, bo ja nie chcę tego pościerać, tylko chcę właśnie ten kolor delikatnie bardziej do góry wyblendować. Także takim ruchem, jak mówię, od omiatającym trochę prawo, trochę lewo, już ten cień jest wyblendowany, bo nie ma właśnie tej linii. Więc tutaj tak samo, zaczynam sobie pierwszy, jak mówię, ruchem wycieraczka, czyli prawo, lewo, od kącika do kącika i zaczynam sobie teraz to troszkę bardziej, jakbym mówię, tak rozciągać, przeciągać, patrzę, żeby to było pilnuję, że to było równo rozłożone. I jeśli będzie się Wam... to tylko ja! Jeśli będzie się Wam wydawało, że z tej strony jest ciemno, to dlatego, że to jest ściana. I muszę to powiedzieć, bo zawsze ktoś mi pisze, że mam plamy, czy że jest ciemno. Nie, no po prostu ściana. No, to ja! Myślałam, żeby nagrać dzisiaj live'a z tym takim filmikiem, z pogadanką, z takim lekkim makijażem. Ale na tyle wcześnie rano, że ja wiem, że będzie chodził jeszcze listonosz, może nawet kurier. Więc raczej no na live'ie te piski byłyby gorsze, gdyby faktycznie ktoś już coś wrzucił, bo oni po prostu szaleją, kiedy ktoś wrzuca mi tutaj coś do skrzynki. Dobra, Tofi, to tylko ja. To tylko ja. Spokój. Tylko spokój. Nic się nie dzieje. Dobra, więc mamy nałożony ten cień i powiem Wam, że można ten efekt budować, można go dokładać jeszcze. To też może być bardzo fajna baza pod Wasz jakby
dalszy makijaż. Na to można przykleić pigmenty, tutaj można to delikatnie przyciemnić w znacznym kąciku. Możecie robić co chcecie, ale właśnie jeśli chcecie taki makijaż na co dzień, mieć cokolwiek na tej powiece, taki efekt właśnie smoki, rozumienia takiego lekkiego znaczenia oka, to tak naprawdę moim zdaniem tyle wystarczy. Ja sobie też od razu, będzie to już trochę głupio wyglądało, ale jakoś tak normalnie też tak robię, biorę kredkę z Inglot, to jest ten Inglot 005, zawsze sobie tak delikatnie rozgrzewam na ręce, ona jest mega, mega kremowa i uwierzcie mi, że nie trzeba naciągać oka, żeby takie kredki zaaplikować. Spróbujcie, po prostu opieracie kredkę i ona sama Wam tutaj, o, sama Wam sunie. I ostatnio Wam też to pokazywałam i też wspominałam chyba u Ewy na vlogu, że Inglot jest w budzie. Nie jest u mnie na przykład duża szafa, nie sprawdzam online jaki jest asortyment, ale ten Inglot się pojawia. I ta kredka naprawdę się fajnie trzyma. No teraz na pewno wygląda przeidiotycznie, no ale jak to się mówi, zaufaj procesowi. I teraz przejdę sobie do makijażu, do tego nie przecież, do makijażu twarzy. Bo tak na chwilę właśnie lubię zostawić, żeby mi tutaj to ładnie się osadziło. I baza. Dla mnie baza w makijażu to jest podstawa. Nie zaczynam makijażu bez bazy. Pielęgnacja dla mnie nie jest bazą. Pielęgnacja to pielęgnacja, baza to baza. I pamiętajcie, że baza może całkowicie zmienić to, jak Wasz makijaż wygląda. Często właśnie mam pytanie z prośbą o dobór odpowiedniego pudru, bo komuś się bardzo skóra przetłuszcza. Więc ja zawsze ja tak tłumaczę, jakby robię taką wizualizację, że puder tak naprawdę jest ostatnią warstwą, którą nakładamy do przytrzymania makijażu, a tak naprawdę wszystko, co jest pod spodem, nam się przebija, przez co ten makijaż wygląda niekorzystnie, więc trzeba po pierwsze zwrócić uwagę na odpowiednią pielęgnację, to jest po prostu święta zasada, to jest najważniejsze, ale też dobór odpowiedniej bazy może Wam bardzo ładnie przytrzymać make-up. I ja na przykład wiele razy miałam takie właśnie panie na warsztatach, gdzie właśnie mówił, że makijaż wygląda, że się nie trzyma i tak dalej. Ale przy odpowiednim przygotowaniu skóry i doborze odpowiedniej bazy, nagle ten podkład wyglądał tak ładnie, jak nigdy wcześniej w życiu. Więc baza, baza, baza. U mnie na kanale są takie filmiki, gdzie omawiam osobno właśnie różne ulubione bazy, czy to te z pracy, czy to te takie ogólnie, które gdzieś na sobie używam. Ja Wam te filmy podlinkuję w opisie na dole, więc jak macie ochotę zapoznać się z tematem baz, doboru baz, to Was zapraszam. Ja ogólnie mówiąc nie używam baz zielonych, ponieważ moim zdaniem baza ma być dopasowana do potrzeb skóry, a nie do pigmentacji w skórze, bo do tego dla mnie służy podkład lub ewentualnie jakieś korektory, ale bardziej jakby stawiam na pigmenty w podkładach, a nie w bazie. Baza dla mnie ma nawilżać, matowić, rozświetlać, a nie działać na zaczerwienie na przykład, więc to już taka moja rzecz. No i jeśli coraz bardzo mocno mieszana, tak, że to jest mega, mega widoczne, że powiedzmy ta strefa, te mega świeci, a policzki są bardzo suche, to ja też dobieramy bazy do fragmentów, że tak powiem, do twarzy, czyli każdą strefę tę matuję, a boki na przykład rozświetlam delikatnie albo nawilżam, więc to też trzeba zwrócić uwagę, kiedy mam cerę mieszaną. I ja też nie używam baz silikonowych. Dla mnie baz w pracy nawet nie mam, w domu też nie mam. Dla mnie bazy silikonowe są ok, jeśli to jest, nie wiem, do sesji portretowych, nie wiem, gdzieś powiedzmy do zdjęć i tak dalej, ale tak na co dzień dla mnie bazy silikonowe są bez sensu. Ja ich nie lubię, uważam, że odpowiednią aplikacją podkładu można naprawdę wyrównać delikatnie tą strukturę na skórze, jeśli mamy bardzo rozszerzone pory, a niekoniecznie baza silikonowa. Ona jest bardzo upierdliwa, też źle zmyta, źle nałożona, może dawać więcej. Często po prostu mam tak, że klientki mówiły, że używały baz właśnie takich ale silikonowych i przez to baz nie lubią i do tego są zniechęcone, bo właśnie to jest mój najmniej ulubiony rodzaj baz. Więc baza, którą ja ostatnio wyjęłam, ja nie wiem, czy ona jest jeszcze cały czas dostępna, ale miałam po prostu zamkniętą miniaturkę bazy z marka Jacobsa. To jest, tutaj jest taka nazwa 30 Undercover i to jest po prostu baza dla mnie delikatnie nawilżająca, tutaj było 5 ml i ja ostatnio właśnie mam problem z tym, co też Wam jakiś czasem wspominałam, że mi skóra zaczęła się ostatnio tak bardziej przesuszać, więc ja stawiam mocno na nawilżenie. I inne bazy nawilżające, które tak lubię tak na szybko, co mogę powiedzieć, na pewno jest baza z Lancome Prep Plus Hydrate w takim bladoróżowym opakowaniu, bardzo fajna.
a dla takiej ekstremalnie suchej skóry baza witaminowa z Bobbi Brown, dla takich turbo suchotników czy skóry atopowej, bo na mnie to jest zbyt treściwe, przynajmniej była ostatnio zużywałam, może teraz byłoby inaczej, ale ja biorę sobie bazę właśnie, o, tutaj pierwszą pompkę rozsmarowuję. Muszę sobie kupić takie ładne klipsy do makijażu, bo trochę mnie to denerwuje, że mam tak włosy na twarzy praktycznie, ale dobra, nieważne. I teraz biorę drugą pompkę i rozsmarowuję. Bardzo lekka baza, taka mleczna w konsystencji, jak emulsja. O. I ta reszka, która mi została tutaj sobie, o, wiesz, dodatkowo w nos. Od oczu za bardzo tutaj nie daję, bo to jest moja strefa, co mówię, mi się mega, mega podrażnia. Ostatnio ta baza mi nie podrażni, ale uważam, że im mniej produktów w tym miejscu, tym lepiej, więc znam sobie po prostu korektor. Także bardzo fajna baza, jeśli byłaby sprzedaż, to pewnie chętnie bym kupiła. I teraz podkład. Belle i Lumi, mój stary, ale jary ulubieniec, zanim nadeszła era Essence Stay All Day, grubo było z tym podkładem z Belle, z Illumi. Ja mam go w odcinie 02 beige i teraz jeszcze jedna rzecz. Nie sugerujcie się zawsze, aby nazwą, jak producent nazywa produkt, bo bardzo często widzę rzeczy, które nazywają się porcelain, a przy aplikacji na skórze zaczynają oksydować na żółto czy pomarańczowo i na odwrót. Coś niby ma być powiedzmy żółte, a za chwilę robi się jakieś bardziej takie beżowe czy neutralne. Więc jeśli chodzi o dobór idealnego podkładu, idealny dobór podkładu, to zawsze mówię, na szyi odrobinę sobie aplikujemy, czekamy chwilę, patrzymy przy dziennym świetle, czy dobrze jest odcień dobrany i wtedy można aplikować na twarz. Ja na przykład teraz nie wiem, jak to będzie widoczne, ale na żywo ja to widzę, że ja mam delikatnie ciemniejszą twarz niż szyję i gdybym miała dobierać odcień podkładu do twarzy, a nie do szyi, to po prostu miałabym efekt maski, bo od razu byłaby ciemniejsza twarz niż reszta ciała. Jeśli nosicie golfy, rozproszone włosy, palki, ale ja raczej na razie golfów nie noszę. Także jest to podkład dostępny w Biedronce, w cenie regularnej jest za chyba 12 zł, na promocji można i za chyba 6 czy 7 go wyhaczyć. Jest to podkład, który ma lekkie krycie, które można delikatnie budować. Jest to podkład właśnie taki bardzo kremowy, rozświetlający. Myślę, że bardzo fajny dla cery normalnej, suchej, dojrzałej, przy cerach przetłuszczających się z bazą matującą. Myślę, że też by naprawdę fajnie wyglądał i wygląda moim zdaniem bardzo dobrze nakładany palcami. Też lubię sobie go doklepać delikatnie później gąbeczką i jeśli ja nałożyłabym go na bazę bardziej rozświetlającą, byłby on jeszcze bardziej rozświetlający, więc ostatnio go tak wyjęłam i czuję, że będę go teraz na okrągło używała. On ma mniejsze krycie, lżejszą konsystencję, inne wykończenie niż Essence, bo Essence uważam, że ma krycie już takie średnie plus, które można budować. Tutaj jest krycie zdecydowanie delikatniejsze. Więc jeśli myślę, że ten odcień 08 z Essence Wam pasuje, to ten Belle i Lumi również Wam przypadnie do gustu. Ja sobie tutaj troszkę go wylałam. On ma takie bardzo właśnie beżowe, neutralne podtony i nałożył go palcami w sensie. Ja bym chciała Wam właśnie pokazać na połowie twarzy, jak on wygląda, jakie on ma krycie. O, on nie zastyga, on też daje sporo czasu, jeśli chodzi o aplikację, o nałożenie. I co też, muszę troszkę sobie docisnąć, i co też jest, już nie wiem, które moje opakowanie, już jedno na zapasie. Ola, dziękuję Ci bardzo. Co chciałam powiedzieć, że to też jest bardzo fajny podkład, na który można na spokojnie aplikować produkty w kremie, ponieważ to jest fajna baza, na której można pracować, bo jeśli macie podkłady takie bardzo mocno zastygające, no to nie ma bata, że takie właśnie tłuste, kremowe, czy emolientowe, czy nawet bardzo rzadkie rzeczy w kremie będą fajnie wyglądały. No, no nie. Dobra. Normalnie już bym to nałożyła pewnie 15 razy. No i teraz zobaczcie, tutaj jest. Kolor szyja się zgadza. I krycie. Czekajcie się, jakoś nagle słonecznie zrobią, mówię, 4 pory roku. Ja się może trochę po prostu oprzyć ciemnie. O, i teraz myślę, że możecie zobaczyć, że wykończenie. Dawałam bazę nawilżającą, która by nie zmienia efektu podkładu, czyli takie lekkie, świeże glow, taki efekt właśnie nawilżonej, zdrowej skóry występuje i krycie też myślę, że jest takie, no średnie. Widać to zresztą myślę na
na policzkach. Też może na tym lekko przyciemnionym ekranie zostaniemy, żebyście to mogli zobaczyć. On bardzo ładnie się wtapia w skórę. Ja już sobie tak naprawdę twarzy nie goliłam kilka miesięcy, bo tak kilka razy w roku to robię, że golę twarz i na takiej ogolonej twarzy. W moim przypadku makijaż osób wygląda no, flawless, perfect, ideolo. I to jest wokół mam gąbkę z Real Techniques i ja sobie po prostu lubię docisnąć tutaj do skóry. Zawsze też nie zapominam o linii włosów, że tutaj się nic nie odcinało, nie było takiego białego paska. Nawet jeszcze można chyba troszkę przyciemnić. No na takim ISO 200 to jeszcze chyba nigdy nie nagrywałam. Więc tak to wygląda. Ile w ogóle jeszcze mamy baterii? Mam nadzieję, że ten film nagram. Miałam takie 15 minut makijażyk. Chyba niekoniecznie. Bardzo naturalnie, bardzo ładnie, bardzo świeżo. I teraz kolejny, to będzie filmik pod tytułem prosty makijaż i dużo porad, chyba tak. Jakoś tak, no nie wiem, miałam tutaj się rozgadać, ale też mam czas na to, więc korzystam przy okazji. Bardzo często jest tak, że przeglądam właśnie kosmetyczki swoich klientek na analizie kolorystycznej, to na przykład widzę powiedzmy coś do brwi, coś do rzęs, jakąś pomadkę, podkład, który przeważnie jest mocno kryjący, powiedzmy jakiegoś Double Wear'a czy Studio Fix z Maca i tyle. I ja od razu bym, mam pierwsze pytanie, a gdzie bronzer? Gdzie coś do przywrócenia kształtu i koloru na twarzy? Często jest tak, że a nie mam, nie używam. Więc w momencie, kiedy mam nałożony tylko podkład, choć ja nie potrzebuję mocnego krycia, to krycie nam jest wystarczające i ja od razu w takim makijażu, gdybym miała to wytuszowane rzęsy, to wyglądam tak blado i płasko, ponieważ podkład tak naprawdę służy do wyrównania koloru skóry, a kiedy dajecie już bronzer, to aby nadajecie kształt, a różem nadajecie świeżość, a rozświetlaczem też taki efekt właśnie zdrowej skóry, też od razu jest zabawa światłem i cieniem, czyli właśnie po prostu kształty, tak? Brązer daje cień, a rozświetlacz aby przyciąga światło, czyli aby coś uwypukla. O, tego słowa bym brakowało. Uwypukla. Uwypuklenie i podkreślenie, więc jeśli nie ma brązera, to jest tak płasko. Choćby trochę różu, choćby trochę czegoś, naprawdę, to może zająć chwilę, a efekt naprawdę będzie warty tej chwili. Bardzo mi się podoba, jak to wygląda na chwilę obecną, ale chciałam dać sobie jeszcze troszkę korektora i mój korektor ukochany już od dłuższego czasu to jest Glossier Stretch Concealer w odcieniu G11. Biorę sobie odrobinę na gąbkę i takim ruchem wciskającym po prostu aplikuję jedną cienką warstwę. Też tutaj troszkę niżej, gdzie widzę, że coś mi jeszcze przebija spod podkładu. I tutaj sobie też lubię tak, o właśnie, docisnąć na kształt makijażu, jak chcę, żeby mi to... Co chcę zrobić? Chodzi mi o to, że jak odcisnę w dobrym miejscu, to jakby robi się od razu kształt makijażu oka. O, właśnie, to Ania chciałaś powiedzieć. Więc tutaj proszę sobie zobaczyć, jak wygląda ten korektor pod okiem. Jedna cienka warstwa, jest bardzo kremowy, średnie, krycie ma takie średnie w kierunku porządnego, full jakiś kobalt może to nie jest, ale no myślę, że naprawdę 8 na 10 osób byłoby zadowolone, kosztuje 15 funtów, no i ma takie bardzo ładne neutralne podtony i też bardzo ładnie się blenduje z tym podkładem z Essence lub z Belle. Z podkładami już bardziej zastygającymi, nie wiem, bo takich nie używam, ale podejrzewam, że może robić taki efekt separacji. Więc, o patrzcie, jaką ładnie światło odbija. Ja absolutnie już nie używam, o teraz tu odetnij, ja już nie używam korektorów, które są zastygające, matujące, jakieś takie full covery właśnie, typu, nie wiem, z tego kiedyś bardzo fajnie się radzał korektor z Makeup Revolution. Ale no, tuż aby no, zmienił mi się trochę preferencje makijażowe. Wolę nadawać sobie blasku, glow i świeżości, a nie matowić. Więc o, tyle to trwało. Bardzo ładnie wygląda. I ja na przykład czasem jeszcze mówię, o, a dobra, to ten pod oczy, który na twarz. Ja na twarz wolałabym dołożyć punktowo trochę więcej podkładu niż korektora, ponieważ rzadko się zdarzy tak, żeby te dwa odcienie były identyczne, jeśli coś chce się dawać właśnie na twarz. I ja też nie daję pierw punktowo korektora. Mówię, dla mnie lepiej jest użyć mocniej kryjący podkład właśnie w tych miejscach, gdzie są takie wymogi, są takie potrzeby, więc ogólnie im mniej, tym lepiej warsztat naprawdę. Ale mi się pić chce.
No i dobra, mamy mój absolutnie ulubiony korektor, już który się pokołanie, mój absolutnie ulubiony podkład, czyli właśnie mam tak lekko, świeżo, bardzo ładnie to wygląda. Mega Was namawiam na kupienie tego podkładu, jeśli macie ochotę na coś nowego, on jest też naprawdę super, super tani. Glossier, z tego co wiem, do Polski chyba nie wysyła i te produkty można kupić tylko na ich na ich oficjalnej stronie, a na Covent Garden na pewno jest ich sklep. Nie wiem, jak długo otwarty, ale wiem, że jest. Puder, za którym jest zdjęcie, bo tutaj wyjmę MAC Next to Nothing w odcieniu, ten mam medium i nałożę go sobie pędzelkiem z HBF09 i mówię, że mnie zdjęcie, bo wy wiecie, że on jest już... Ja gadam i nawijam, a nagrywanie się włączyło. Chodzi o to, że ten puder już niestety nie jest dostępny. Jeśli macie ochotę na coś podobnego, no nie identyczne, ale tak w miarę... Ten pędzel jest super, także Dorotka, dziękuję Ci bardzo za polecenie, bo naprawdę używam go namiętnie. Bardzo fajny puder jest od Charlotte Tilbury, ten Airbrush Micro Powder, coś tam, ten taki prasowany, ta jedynka. To na pewno MAC Mineral Skin Finish, czyli ten, co jest cały czas jakby w ofercie, też myślę, że jest całkiem fajny. No myślę, co by Wam się mogło sprawdzić, jeśli... to był Wasz ulubiony. To myślę, że te polecenia jak najbardziej. I ja puder sobie tak po prostu delikatnie wciskam w całą buzię. Nie robię tak, bo tak aplikując puder, po prostu ścieracie podkład. Więc dokładam po prostu trochę więcej w tych strefach, które mogą mi się trochę mocniej wyświecić. I ten pędzelek jest tutaj na tyle fajny, że lubię sobie, o, to już tak doklepać gdzieś go punktowo. No i cute, no i nice. I teraz jak chodzi o bronzer, to z mojego ostatniego filmiku z ulubieńcami. Używam tej paletki właśnie od Charlotte Tilbury, to jest ta Nude Face Gasm. Ona jest chyba cały czas jeszcze w sprzedaży na dzień, kiedy to nagrywam. No tylko już jak wspominałam w filmiku z ulubieńcami, aby tu jest taki problem, że to jest zimne, to jest ciepłe, więc wiecie, czy warto kupować za takie pieniądze tą paletkę, jeśli chcecie używać dla siebie, a znacie swój typ kolorystyczny i jakby stosujecie się do tego, to nie. Ja myślałam, patrząc na żywo i online, czy ja oglądając oczy w internecie, myślałam, że troszkę inaczej na ten ruch się rozświetla, że nie ma taką swoją idealną paletkę, po prostu wszystko w jednym, no ale niestety tak nie jest. Więc ja sobie teraz używam tego po prostu jaśniejszego odcienia bronzera. I kilka miesięcy temu, że jakoś w zeszłym roku, kupiłam ten zestaw takich chyba 9 pędzli z Essence, takich złotawych. One są cały czas dostępne. To tutaj ten nie ma żadnego chyba numerka. To jest taki po prostu puchaty tulipan. To on się naprawdę bardzo fajnie mi sprawdza do tego bronzera. Więc ogólnie spoko całkiem zestaw pędzli. I najczęściej używam właśnie tego. I czy warto kupić cały zestaw tego jednego pędzla? Nie, bo myślę, że można za pół tej ceny kupić coś innego. Ale ja sobie tutaj właśnie aplikuję. No i ja też aplikuję bronzer takim ruchem też stemplującym. Nie przecieram, bo przecierając można wcierać i robić plamy. A tak to sobie po prostu delikatnie stempluję. No i też jest taka moja wskazówka odnośnie bronzera, że im bardziej napigmentowany bronzer, tym oczywiście większe prawdopodobieństwo zrobienia sobie plam, więc ja lubię bronzery, o których mówię, że są mało napigmentowane czy średnio napigmentowane, bo wtedy właśnie mam większą kontrolę, mam większą kontrolę nad tym, co faktycznie robię. I co jeszcze chciałam powiedzieć, że im bardziej napigmentowany właśnie bronzer, tym polecam do niego mniej ubite pędzle, bo automatycznie przyniesiecie mniej pigmentu, czyli takie właśnie puchacze, niezbyt mocno ubite. Ja już tutaj sobie wmasuję do linii włosów, bo nie chcę, żeby mi się tutaj nic odcinało. No i mamy. Ja mam też tutaj tak dosyć, jakby podoba mi się, że mam tak szeroko przy skroni, więc ja lubię sobie trochę więcej właśnie w tym miejscu dołożyć, żeby ta twarz wydawała się taka naprawdę... Pogoda na zewnątrz mnie nie smuci. Ale Ania, skup się. O, mamy brązę, mamy ten pierwszy kolor. I teraz ja ten pędzelek po prostu tak ściskam na skówce i bokiem tu przy końcówce nosa trochę jeszcze nakładam bronzera i na dół. Tutaj nie lecę, bo ja bym zaraz była brudna. Ja tutaj jednak mam, wiecie. No mam.
Więc nie doszukiwała i brudziła sobie od razu całej bluzy. Ale co lubię bardzo, bardzo zrobić, to jeśli chcecie mieć taki efekt jakby tylko o przybrązowienia i przywrócenia kształtu twarzy, no to myślę, że taka jedna cienka warstwa brązeru już daje efekt. Ale jeśli chcecie mieć taki efekt takiego, wiecie, snatch, to fajnie jest na ten sam pędzel nabrać po prostu trochę ciemniejszego brązera i na same końce jakby tego makijażu, nie od przodu, bo się ciemno zrobiło, na same końce dołożyć troszkę ciemniejszego. Czekajcie chwilę. O, dobra, mam nadzieję, że przechyczyłam aparat, bo już prawie kończyło się nagrywanie. Więc ten sam pędzel, po prostu biorę sobie ten ciemniejszy brązer i jeszcze go tutaj trochę na sam jakby koniec tego makijażu dokładam, bo to nada taki właśnie jeszcze głębi kolor. Widzicie? Widzicie, widzicie? Troszkę muszę teraz jaśniej odrobinę. No tu jest od razu minimalnie ciemniej i tutaj ten efekt właśnie takiego ombre, o, można tak powiedzieć, tak? Bo jak dokładacie coś ciemniejszego, to jeszcze bardziej to ta część się wyostrza, przyciemnia. O, elegancko. No, tak jest na polu. Szaro, biało, wow, po prostu chyba faktycznie można się trochę porozjaśniać. Tak to jest przy dziennym świetle, kiedy człowiek nagrywa, więc ta paletka mi się bardzo fajnie sprawdza, myślę, że jest mega przyjemna w pracy, do kufra dla wizerzysty idealna, bo na pewno zużyjecie, bo będziecie miały i takie klientki. Więc mamy bronzer, a teraz jeszcze chciałabym sobie nałożyć troszkę różu. I takim moim też ostatnio odgrzewanym kotletem jest róż z Hourglass i to jest ten Ambient Lightning Blush w odcieniu Dim Infusion. I to już jest moje drugie opakowanie. Ja już jeden ten róż miałam i absolutnie mój ulubiony, znowu za chwilę będzie prześwietlone, mój ulubiony pędzel to jest Embrush od Maxineczki i Hourglass to jest taka marka, która mu wydaje taki efekt upiększenia, taki żyż, że tam jest coś takiego wyjątkowego, pięknego, od razu tak bardziej miękko, ta skóra wygląda taką mega, oraz nie wiem, wyblendowaną, no coś jest w produktach, takiego taki soft focus efekt się robi i to na żywo i na zdjęciach. No i teraz jeśli chodzi o aplikację różu i na każdym kształcie twarzy to się sprawdza, bo jeśli buzia jest bardziej okrągła czy taka typowo jakby podłużna, no to niekoniecznie, ale ja mam raczej taką twarz patrząc na kształt owalną, tak? I na taki kształt twarzy ja bardzo lubię nakładać właśnie róż tak jakby do skroni trochę dalej, bo jeśli nałożyłabym na swoim kształcie twarzy róż właśnie w tym miejscu, gdzie tutaj mi się uśmiechnęła, naciapałabym go tutaj, to automatycznie ciągnę cały policzek w dół. Ja wam kiedyś może pokażę, jak to będzie wyglądało, tylko no dzisiaj do pracy idę, już mam nowe klientki, więc też chcę ładnie wyglądać, więc może niekoniecznie dzisiaj będę robiła sobie taką, wiecie, górę dół. Bo jeśli tu nałożyłabym róż w tym miejscu, to automatycznie cała twarz idzie mi w dół, a kiedy nałożę ten róż wyżej, to od razu jest taki efekt bardziej jakby liftingu, więc ja sobie zaczynam tutaj od skroni, po prostu jakby na brązer i trochę jakby jeszcze nad brązerem. I tutaj już mogę mieć taki ruch delikatnie bardziej masujący, bo mówię, ten róż jest bardzo delikatnie napigmentowany, a ten pędzel też za dużo pigmentu nie przynosi. Ja mam też na tyle właśnie tutaj tą szeroką część przy skroni, że ja lubię też na skroń wylecieć. O, taką fałkę można powiedzieć, że robię. O, w tym miejscu. I nie wiem, jak to aparat oddaje, boję się, że już tutaj przegięłam pałę, żeby było widać, ale to za chwilę troszkę jakby złagodnieje, więc takim miejscem nowym moim miejscem na róż jest nakładanie, aby położyć troszkę brązera w kierunku skroni, ale mówię, to też nie na każdej twarzy się sprawdzi, właśnie na takich twarzach okrągłych czy podłużnych to niekoniecznie, na owalnych jak najbardziej, bo to daje taki efekt właśnie, makijażem można sobie naprawdę buzię liftingować, można podnosić, dawać taki efekt właśnie podniesienia, o, w tą stronę, do góry. O, albo nawet tak, tym pędzlem można mu tak latać jak miotałką, bo on naprawdę jest mega fajny, więc całość idzie do góry. O, super. Super pięknie, ładnie, elegancko. Rozświetlacz Becca Rose, ale no, to są produkty do dostania w TK Maxach teraz. No niestety, no ale używam go, więc wam go pokażę, no bo mówię, ten film ma na celu zachęcić was do zobaczenia do waszej szuflady, czy nie ma tam czegoś, czego nie używał się od dłuższego czasu, a
lubicie. Ja tak jeden też zużyłam i on jest bardzo ładny właśnie. I są takie róże na rozświetlacze na takiej różowej bazie, na tym różowym podbiciu, to one się bardzo fajnie sprawdzały dla zimnych typów kolorystycznych. Pędzelek z Lili Lolo, taki też puchaty. I miejsca do aplikacji rozświetlacza też są różne, zależne od kształtu twarzy. Jeśli chodzi o mój kształt twarzy, ja najbardziej lubię sobie tak zacząć delikatnie właśnie znowu tak od skroni, jakby nad tym, nad różem jeszcze i lubię się tak uśmiechnąć. O, już te zmarszczki tutaj się zaczynają, no ale 36 lat w końcu muszą. I teraz jak tutaj patrzę na policzek, to na tą najbardziej jakby wypukłą część aplikuję sobie troszkę jeszcze o w tym miejscu i myślę, że to naprawdę całkiem fajnie wygląda. Raz pamiętam, że sobie naciapałam za dużo tego rozświetlacza, aż gdzieś tutaj i od razu na takiej luźnej twarzy miałam efekt u takiego upłuconego, zmęczonego make-upu, więc trzeba uważać właśnie, żeby nie zjechać za nisko, bo to też myślę, że najlepiej nie wygląda. Jeśli na przykład zdarzy się Wam tak, że trochę za nisko zlecicie i patrzycie, że faktycznie jest efekt takiego, wiecie, uchlapania się rosołem, to wróćcie do pędzla, gdzie był puder i trochę po prostu doklepcie, bo to automatycznie trochę to przygasi. Cienką warstwę. O, proszę bardzo. Także druga strona to samo, czyli do skroni. No też Was absolutnie zachęcam do używania rozświetlaczy w kremie. Ogólnie im starsza skóra, im też bardziej sucha, to kremy. Kremy, kremy, jeszcze raz kremy. Polecam, uwielbiam. No i mamy. Mamy bazę, mamy brązer, już oświetla, wszystko przez siebie bardzo ładnie przechodzi. Mega mi się to podoba. I może sobie jeszcze tak dodatkowo podniesiemy, wyczyścimy tą część, bo trochę tam czuję wolę na żywo niż w aparacie. Aparat zawsze trochę jakby tak, wiecie, nie, że upiększa, ale no, czasem jest subtelniej w aparacie. Mam puder z Bajtery i to jest ten puder właśnie hialuronowy i dla mnie tutaj to jest puder, który bardzo mocno matuje, który jest na skórze widoczny. Ja go nie lubię, ale był dziady drogi, więc ja go po prostu używam w ten sposób, że robię sobie nim ten taki jakby baking, czyszczenie właśnie pod spodem. Pod oczami bakingi się żadne absolutnie nie bawię. Jakieś bakingiem narobiłam sobie takiej krzywdy pod oczami, że 3 tygodnie, pamiętam, że się jakoś nie malowałam, bo miałam tak przesuszoną skórę, że bepanten mi tylko pomagał. Więc do sesji czy coś, tak, okej, okay, ale dla mnie ogólnie baking to jest po prostu podkreślanie struktury skóry, bo na to jeszcze bardziej sucho. No jeśli ma się 16 lat i idealną skórę, no to spoko. Ale no już, no ja nie lubię. Tu pod spodem jak najbardziej. I daję dosłownie ten puder, o widzicie? Od kącika, od środka ucha do kącika ust, patrząc na wprost, ciup, ciup. To już dokręcam i od razu biorę pędzel. Nie samę go na zbyt długo, bo on jak na tych posiedzi te 2-3 minuty, to już daje taki efekt ciężki do wyblendowania. Więc tym pędzlem, którym sobie nakładałam puder, po prostu zaczęłam tak o delikatnie omiatać, blendować do góry. O, żeby tutaj wyczyścić troszkę bardziej tą linię. I też ją troszkę bardziej zmatowić od razu. O. Więc tak to wygląda. I czego mi tu jeszcze brakuje? Brakuje mi na pewno pomalowania dolnej powieki. I ja też ekstremalnie namawiam. Dziewczyny, spróbujcie. W taki dzień macie wolny, możecie się trochę pobawić. Nawet jeśli robicie sobie turbo prosty make-up i dajecie sobie dosłownie sam bronzer na powieki, to zobaczcie, ile optycznie oko będzie większe. Bo to jest suchy fakt, tak jest. Ile oko będzie większe, kiedy sobie zaznaczycie też dolną powiekę i też te rzęsy wytuszujecie. To naprawdę optycznie oko otwiera. Stawianie tego tak na golasa wcale Wam dobrze nie robi, więc znowu widzę, że się jakieś dziwne światło wkrada. Także pozwólcie, że ja nałożę troszkę właśnie teraz tego cienia w kremie, po prostu też syntetycznym pędzelkiem. Wytuszuję sobie rzęsy tuszem z Eveline, to jest ten Varieté. I widziałam też te tusze na Just My Look, że są dostępne, bo za jakieś 3,20 to nie był na promocji. On bardzo ładnie, on pogrubia rzęsy, ale też delikatnie wydłuża. Naprawdę fajny, no i mówię, super niska cena. I jak skończę, to do Was przyjdę, bo ja nie lubię się tuszować za bardzo na wizji. Także dajcie mi sekundę i zaraz do Was wracam. Makijaż skończony,
mocno wytuszowałam rzęsy. Na dolną powiekę dałam ten sam cień z Revlonu. Na usta mego ulubieńca, czyli to jest ta Coco Rouge Flash 116 Easy. Patrzcie, jakie jest zużycie. Myślę, że już to o czymś świadczy, tyle mi zostało. Przepiękny kolor, na zasadzie moje usta tylko lepsze. Troszkę tutaj wyżej, żeby optycznie jeszcze bardziej je powiększyć. Na pewno kupię jeszcze jakąś inną pomadkę z tej kolekcji, może troszkę ciemniejszą, ale absolutnie uwielbiam, kocham tą formułę, jak balsam, szybko się nakłada. Nie jest jakoś ekstremalnie trwała, bo kiedy zaczynam jeść i pić, to schodzi, ale lubię ją za to, że mogę sobie bez lusterka dołożyć i myślę, że naprawdę ładnie wygląda. I całość makijażu jeszcze spryskałam również moim starym ulubieńcem, czyli Fix Plus z Maca, dla efektu właśnie zdjęcia tej lekkiej pudrowości, dla takiego efektu bardziej błyszczącej, świeżej cery. To nie jest produkt, który ma Wam makijaż utrwalić, to nie jest jego zadanie, ale tak ostatecznie prezentuje się mój ostatnio ulubiony makijaż. Jeszcze widzę, że tu mogę sobie trochę tak rzęsy, już mi tak nie do końca zastygły, jakby podwinąć palcami. Ja zalotki nie używam, miałam robiony jakiś czas temu lifting, ale już muszę go odświeżyć, bo już te rzęsy widzę, że no już nie ma tego efektu. Ale tak to wygląda, super zbliżenie, tak to wygląda z bliska, czyli właśnie rozświetlona cera, mówię, super szybki makijaż, jeśli chodzi o oczy. Bardzo Wam polecam ten cień z Revlonu, bo jest mega prosty, a naprawdę daje fajny efekt, też można trochę jakby dokładać tych warstw i trochę mieć ciemniejszy ten kolor na powiekach, ale też jest to super baza dla tych z Was, które chcą mieć taki właśnie lekki, dzienny makijaż, ale chcecie jeszcze dołożyć jakiegoś pigmentu czy cienia, bo równie dobrze na to można byłoby nałożyć bronzera w zewnętrznych kącikach, a na przodzie rozświetlacza trochę też by to fajnie wyglądało. Także kochani, ja mam nadzieję, że ten filmik się Wam podobał, że coś tutaj ciekawego, nowego usłyszałyście. Jeśli tak, to będzie mi bardzo miło, jak napiszecie, co to było i czy odgrzebiecie jakichś swoich starych ulubieńców z szuflady, z kosmetyczki, może któreś z tych produktów też są u Was, ale są zapomniane, także koniecznie dajcie znać. Ja biorę się teraz za, muszę ten aparat podładować, ale że Wam dam cynka, że biorę się za nagrywanie filmiku o moim prostowaniu zębów, ponieważ moje prostowanie już się oficjalnie zakończyło, teraz jeszcze po prostu noszę nakładki, bo czekam na te swoje, które by trzeba nosić po zakończeniu wieczorem, ale to o tym będzie wszystko bardziej szczegółowo za kilka dni na kanale, także daję znać, bo wiem, że czekacie na ten film, a mówię, już leczenie moje ortodontyczne się zakończyło, tylko jeszcze aparat noszę, no bo ten proces u mnie Hollywood Smile jeszcze chwilę potrwa, ale o tym więcej w następnym filmie, także dostarczy ciuć zostawcie kciuka do góry, jeśli film się Wam podobał, będzie mi bardzo, bardzo miło i widzimy się niedługo w kolejnym filmiku, także buziaki, trzymajcie się ciepło, pa, pa.